Stoicki spokój to ich znak rozpoznawczy. Szachiści do ostatniej chwili zachowują zimną krew. Potrafią rywalizować godzinami. Teraz przed najlepszymi z najlepszych prawdziwy maraton. W Ostródzie trwają Mistrzostwa Świata. W Ostródzie w dniach 1-8 sierpień odbywa się Kongres Kompozycji Szachowej oraz Mistrzostwa Świata w rozwiązywaniu zadań szachowych. Przyjechali zawodnicy i zawodniczki od Japonii po Brazylię. Polska ma czołowych przedstawicieli tej strategicznej gry i to oni przyciągnęli do kraju około 180 uczestników z całego świata. Dokładnie z ponad 20 federacji z 5 kontynentów. To ich pierwszy raz w Polsce. Zasłużyliśmy sobie na organizację tej imprezy tym, że jesteśmy 6-krotnymi mistrzami świata. Zdobywaliśmy to złoto 6 razy pod rząd, rok po roku. Jesteśmy potęgą światową, jesteśmy najlepszymi rozwiązującymi zadania szachowe, więc mamy wielki autorytet, cieszymy się dużym szacunkiem i myślę, że to zaważyło. Tu dopiero początek, rozgrzewka. Najbliższe dni będą dla zawodników prawdziwym wyzwaniem. W końcu do rywalizacji zasiadła światowa czołówka. Oby i tym razem nasi rodacy rozgryźli przeciwników z zagranicy. O poprawę tej nawierzchni mieszkańcy Morąga walczyli od niemal 20 lat. Udało się w ubiegłym tygodniu, samorządowcy przecięli wstęgę, aby oficjalnie oddać naprawioną ulicę Śląską mieszkańcom. Ulica wygląda faktycznie ślicznie. Jest to nowa nawierzchnia na odcinku 480 metrów. Są podjazdy do posesji prywatnych, jest to krawężnikowanie, jest nowy chodnik z jednej strony ulicy. Było to możliwe dzięki współpracy lokalnego samorządu z powiatem i urzędem marszałkowskim. Takie aktywne samorządy w tych latach 2009-2015 przebudowały, wybudowały czy też wyremontowały drogi ponad 1000 kilometrów. Jest to jedyny program powojenny, który daje i dał szansę na przebudowę dróg właśnie tu, w takich małych miasteczkach i w gminach. Nie tylko mieszkańcy Morąga mogą cieszyć się nową inwestycją. W Miłakowie na ulicy Daszyńskiego powstał chodnik. W obecnej sytuacji zarząd powiatu taką decyzję podjął i przy współpracy pana burmistrza Gawryluka wykonaliśmy tą inwestycję. Jestem bardzo zadowolony, dumny z tego nawet, bo bezpieczeństwo jest wspaniale zachowane. Wykonawca zrealizował to zadanie bardzo dobrze. Są fajne barierki, a chcę państwu powiedzieć, że na tym osiedlu mieszka dosyć dużo ludzi. Tutaj dzieci idą do szkoły, a więc droga jest ruchliwa. Jest to droga powiatowa. To jednak nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców Morąga. Przetarg na ulicę Leśną, jeżeli chodzi o wykonanie chodnika, jest już poza nami. Jest wybrany wykonawca. Po zakończeniu tej inwestycji rozpoczynamy budowę chodnika na ulicy Leśnej i będzie to duże też przedsięwzięcie. Inwestycja ma zostać oddana do użytku pod koniec września. Kim chcesz zostać, jak dorośniesz? Na to pytanie niejedno dziecko odpowie, że policjantem. Policjantem, który na służbie wcale łatwo nie ma. Nie jest to zawód, na który spoglądamy łaskawym okiem, zwłaszcza kierowcy narażeni na mandaty. W Ostródzie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji połączone z 96. rocznicą powstania Policji Polskiej. Policja P to początek drogi służbowej. Trafiają do nas diamenty, które trzeba wyjątkowo starannie oszlifować. P to także perspektywa. Spojrzenie na wybraną przez siebie drogę wymagającą dojrzałości, ale przede wszystkim profesjonalizm każdego dnia. O, jak odwaga. Odwaga idąca ramię w ramię z opanowaniem, odpowiedzialnością i rozsądkiem każdego podejmowanego zadania i wyzwania. L jak lekcja, bo każda interwencja, bo każde dochodzenie to jest właśnie lekcja. Każda chwila jest inna i niesie za sobą inną naukę. Rzeczą wielką, wydaje mi się, w naszym zawodzie jest wciąż to dostrzegać, nie popadając w rutynę, szanując i wykorzystując każdą możliwość osobistego i policyjnego rozwoju. Elm, jak lojalność. Wobec siebie, kolegi zza biurka, przełożonych i prawa. Według mnie jest to tożsame z honorem. I oznacza inicjatywę, jakże ważną i konieczną, aby być dobrym policjantem. To umiejętność wczucia się w sytuację każdego człowieka,
i podjęcia czasami bardzo trudnych, niestandardowych działań po to, żeby jemu pomóc. C, jak cel, którym dla funkcjonariusza powinno być bezpieczeństwo mieszkańców. Przede wszystkim człowiek jest podmiotem i centrum naszych działań. Nie wyobrażam sobie naszych działań bez empatii. J, w moim przekonaniu, jest to jawność naszych działań. Każdego dnia, ale i społeczna kontrola nad naszą formacją, prawny obowiązek, ale też i wzajemny szacunek i poznanie. J to także jakość życia obywateli, za których odpowiadamy, nasz cel najwyższy. To też jedność ze społeczeństwem, z którego się wywodzimy. I ostatnie, A. Aprobata dla organizacji, hierarchii, zasad panujących w policji, ale również ta akceptacja charakteru naszej służby. Nawet, jak mówi rota, ślubowanie i ostatnie jej słowa, z narażeniem swojego życia i zdrowia do końca. Policjanci otrzymali medale i nominacje na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość uważnie śledzili przedstawiciele władz samorządowych, którzy tak bardzo lubią mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Silną drużyną jesteśmy, ale gdzie nam do was, policjanci? Pięknie wyglądacie dzisiaj przy waszym święcie. W imieniu samorządowców, którym mam zaszczyt reprezentować, chciałbym przede wszystkim podziękować za tą pracę, którą państwo wykonujecie. Chciałbym też podziękować za tą dobrą współpracę, która ma miejsce pomiędzy przedstawicielami wszystkich samorządów, również i tym, którym ja mam zaszczyt kierować. Myślę, że to jest bardzo cenne dla rozwoju zarówno samorządu, jak i państwa pracy. Za mundurem, panny sznurem, to powiedzenie było bardzo aktualne w II Rzeczypospolitej i w pierwszych latach po wojnie. Jak jest dziś? Chyba nie najgorzej, skoro nadal do służby garną się młodzi ludzie. Co roku wydatki związane z zakupami szkolnymi spędzają sen z powiek rodziców. Podręczniki, zeszyty, ołówki, długopisy – to wszystko kosztuje krocie. Od nowego roku szkolnego podręczników nie będą musieli kupywać rodzice uczniów pierwszej, drugiej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszego rocznika gimnazjum. Książki zapewni im szkoła, która otrzyma na to dotację od ministerstwa. Uczniowie klas czwartych i gimnazjum otrzymają po raz pierwszy darmowe podręczniki, z tym, że będzie to wyglądało nieco inaczej niż dystrybucja podręczników dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych, bo te podręczniki zapewnia MEN, natomiast uczniowie klas czwartych i gimnazjum otrzymają podręczniki zakupione przez szkołę. Szkoły otrzymają na to środki, dotację celową. W kwotach, które na pomoce naukowe zaplanowało państwo, nie przewidziano jednak pieniędzy na podręczniki do religii i etyki. Wszystkie podręczniki są bezpłatne, natomiast jedynym podręcznikiem to są podręcznikami, za które szkoła może pobierać pieniądze, to są podręczniki, które służą do prowadzenia zajęć nadobowiązkowych typu religia, etyka czy inne, które wybierze szkoła do swojej oferty. Reforma wprowadzana jest etapami. Od 1 września 2017 roku darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Her name is Maxine. My beauty's like a bunch of roses. And if I tell you about Maxine, you would Ostruda Reggae Festival nadchodzi. Oj, dużymi krokami zbliża się 15. edycja imprezy. Miejsce: Czerwone Koszary w Ostrudzie. Z przeprowadzonej przez nas sondy wynika, iż mieszkańcy są przychylnie nastawieni do jamajskich rytmów i festiwalowiczów, mimo że to już tyle lat razem. Jakie są plusy i minusy tak wielkiej imprezy? Będzie mnóstwo osób i będzie super imprezka. A minusy? No, będzie trochę naśmiecone w Ostrudzie. A ja wiem? Nie wiem. Nie chodzę na to. Nie przeszkadzają panu na co dzień krzyki, tłumy? Wnuk to krzyczy, to tak. A tak to więcej nic. Nie interesuje mnie to nic.
W naszym mieście to jest jedna sprawa dobra, że coś się dzieje. To jest najważniejsze. A że przyjeżdżają z różnych stron świata, no to też jest właśnie. No jest po prostu reklama miasta Ostródy. No od tego trzeba zacząć. No ale uciążliwe to już w tej chwili nie jest, bo to jest na terenie jednostki. W ogóle to już tam się robi, bo kiedyś żeście było, odbywało się tutaj w tych koszarach, teraz tam jest w czerwonych koszarach na ulicy Grunwaldzkiej. Także tutaj nie przeszkadza, że młodzież chodzi. No to, to są wakacje od tego, żeby chodziło w ogóle. Także mnie się wydaje, że jako dla mieszkańca Ostródy, dla mnie, chociaż mieszkam na ulicy Jana Pawła, bardzo ruchliwa ulica, gdzie są sklepy, jest tam Galeria Mazurska zaraz też, nie przeszkadza, nie przeszkadza w ogóle, nie przeszkadza. Wesołej zabawy życzę dla wszystkich normalnie tylko i to wszystko. Plusy to na pewno jest to, że może nasz miasto rozwinąć się troszkę. Przyjeżdżają bardzo pozytywni ludzie, można się zabawić, potańczyć do fajnej muzyki. Niestety ja nie będę mogła skorzystać z tych koncertów, bo jestem w pracy cały reggae. I bardzo żałuję, bo to pierwszy rok, kiedy odpuszczę sobie właśnie festiwal. Nie przeszkadza mi. Lubię w sumie niektóre piosenki z reggae, ale słyszałam też nic fajnego, że jest bałagan, ale po disco polo tak samo było. No mam nadzieję, że ci, co przyjadą, się będą dobrze bawić i ja jako mieszkaniec, a nie uczestnik, też będę miała w miarę spokojny czas. Nie wiem, czy mam uwagi do tego festiwalu. Po prostu wydaje mi się, że to jest coś wspaniałego. Fajny, fajny, kolorowy festiwal. No tak, no może nie jestem fanką, ale lubię czasem posłuchać. Wolę te reggae jak disco polo, no, powiedzmy, no, posłuchać. No i bardzo dobrze, niech trochę przyjeżdżają, rozsławiają im miasto i wszyscy zadowoleni. Mnie nie przeszkadza, ja lubię, jak jest duży ruch. Niech się coś dzieje. Proszę Panie, nie wiem, ja przyjeżdżam tylko na miesiąc na wakacje. Jestem stąd, ale już mieszkam od 20 lat we Francji. I Pan jeszcze nigdy nie był na reggae? Tak... Ja mam reggae we Francji, na miejscu. A mam bardzo dużo reggae. Mieszkam obok parku La Villette, tam dużo zespołów, za darmo się chodzi, się słucha. Także przyjeżdżam odpoczywać nad wodę. Mi nie przeszkadza, no ludzie młodzi się bawią, jest pięknie, no czemu? Niechby tu milion przyjechało, to komu to może przeszkadzać? Jest fajnie, no. Jeśli chcemy zobaczyć, poszuszłaszyć świat, który staramy się zwodzić, musimy powstać. Organizatorzy tradycyjnie mają ściśle ustalony grafik. Nie oznacza to jednak, że są zamknięci na spóźniarskich. Kto nie zdążył zaopatrzyć się w bilet, nic się nie stało. Karnet lub wejście na jeden dzień możesz kupić dosłownie na ostatnią chwilę. A warto. Zapraszamy na 15. edycję Ostróda Reggae Festival. Zaczynamy już w czwartek w amfiteatrze o godzinie 15. Będzie to koncert Fundamenty ORF. Będzie można zobaczyć największe gwiazdy polskiego reggae, które zaczynały swoją karierę w Ostródzie właśnie. Potem piątek, sobota i niedziela. Jedną z atrakcji będzie World Reggae Contest, konkurs światowy. Na fundamentach polskiego konkursu młodych polskich zespołów powstał pomysł zrobienia światowego konkursu i stąd właśnie World Reggae Contest, oceniany przez międzynarodowe jury. Dodatkowo, jak co roku, jak na każdym festiwalu, działania około festiwalowe, czyli Uniwersytet Reggae, czyli warsztaty w tym roku, warsztaty bębniarskie, warsztaty tańca dancehall. Z tymi atrakcjami wychodzimy na miasto. To będzie się działo i na Molo, i przy Fontannie Ostródzkiej. Mamy nadzieję, że gorąca pogoda i gorąca atmosfera festiwalu reggae udzieli się wszystkim mieszkańcom i wszystkim gościom festiwalowym. Poczuj ten klimat już teraz. Na krótko przed festiwalem emitujemy powtórkę z poprzedniej edycji. Reggae rodzinnie jeszcze dziś po wakacyjnym fleszu. Chcemy sprostać nowemu wyzwaniu. Podczas Ostróda Reggae Festival będziemy poszukiwać, Asia, czego? Rodzinnej atmosfery. Cykl spotkań teatralnych w plenerze hotelu Villa Port, tym razem wewnątrz restauracji Aqua Marina. Pogoda nie sprzyjała, więc impreza przeniesiona została do środka. Spektakl autorstwa Jasminy Rezy opowiada o słodko-gorzkich relacjach między trojgiem przyjaciół. Kolekcjoner sztuki kupuje dosyć dyskusyjne i w dodatku bardzo drogie dzieło.
Jest dumny ze swojego wyboru, jednak obraz, który miał go uszczęśliwić, staje się przysłowiową kością niezgody między przyjaciółmi. Przez ponad godzinę widzowie byli świadkami typowo męskiej dyskusji, która prowadzi do przezabawnych, niekoniecznie logicznych wniosków. Okazuje się bowiem, że kobieca chęć kontrolowania mężczyzn jest niczym w porównaniu z męską przyjacielską lustracją. Spektakl pokazuje, jak różnice poglądów na temat sztuki potrafią zniszczyć kruchą materię przyjaźni. Niestety, pewne rzeczy są już nieodwracalne. Hotel już od jakiegoś czasu dba o klienta poprzez propagowanie sztuki, dzięki czemu w Ostródzie gości teatr. A już od 14 do 16 sierpnia w restauracji Trattoria La Riva po raz drugi w tym sezonie odbędzie się festiwal włoski. W programie koncert Tomasa Grotto, rodzinne warsztaty przygotowywania pizzy połączone z degustacją, gotowanie na żywo z jednym z najbardziej znanych kucharzy w Polsce, Giancarlo Rosso, oraz degustacja win. Serdecznie zapraszamy! Na przebudowę drogi 544 mieszkańcy Lidzbarka czekali ponad 12 lat. Modernizacja drogi łączącej Lidzbark z Działdowem trwała 2 lata. 28 lipca uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Łączny koszt inwestycji to ponad 103 miliony złotych. Jest to inwestycja niezwykle dla nas istotna. Łącznie opiewa na kwotę 103 milionów złotych. Była współfinansowana przez środki zewnętrzne, głównie są to środki Unii Europejskiej. Natomiast pozostałym udziałowcem było nasze województwo, czyli Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także swój udział brały okoliczne lokalne samorządy, takie jak miasto Lidzbark czy też miasto Działdowo. Nowo wybudowana obwodnica otworzyła miasto na zupełnie nowe tereny, do tej pory niedostępne dla inwestorów. Ta droga wojewódzka, a w zasadzie jej odcinek w postaci 3-kilometrowej obwodnicy naszego miasta, otworzyła Lidzbark na zupełnie nowe tereny. W tym momencie tereny użytkowane rolniczo, w tym momencie grunty orne stały się bardzo atrakcyjnymi gruntami inwestycyjnymi. I wokół naszej obwodnicy jest około 50 hektarów ziemi, którą potencjalni inwestorzy mogą nabyć zarówno od Agencji Nieruchomości Rolnej, mogą je nabyć od gminy, a także od prywatnych właścicieli. Te tereny zostały ocenione w ubiegłych miesiącach przez agencję PAIS jako tereny najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie na terenie całego powiatu działdowskiego. Ta inwestycja może przyczynić się do rozwoju gospodarczego powiatu działdowskiego, jak również do rozkwitu już istniejącej infrastruktury turystycznej miasta Lidzbark. Telefony, klucze, rowery, wózki. Zgubić można wszystko, a i trudno potem odnaleźć. Przypadkowym znalazcom i jeszcze trudniej odszukać właściciela zguby. Może ją na przykład odnieść do biura rzeczy znalezionych. W Olsztynie takie biuro działa w ratuszu. Znajduje się w nim ponad 200 zagubionych przedmiotów. Każdy z nich jest rejestrowany i przechowywany przez 2 lata. Rzeczy, których wartość przekracza 100 zł, musimy wywiesić informacje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Biura Rzeczy Znalezionych i dać informacje do biuletynu informacyjnego urzędu. 21 czerwca tego roku wprowadzona została nowa ustawa dotycząca rzeczy znalezionych. Zgodnie z nią właściciel, który nie zgłosi się po odbiór zaginionej rzeczy w danym okresie, traci ją. Staje się ona własnością znalazcy. Olsztyniacy mogą poszukać swoich zgub w olsztyńskim ratuszu w pokoju numer 8 Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. By odebrać przedmiot, wcześniej trzeba go opisać, by uwiarygodnić, że to my jesteśmy jego właścicielem.